Dzień dobry, tu ja mówię. Fizycznie może tego nie widać, bo właśnie przed chwilą wyszedłem z sądu. Jeszcze w głowie różne rzeczy, a spotkałem się ponownie z panem znanym celebrytą. Nie będę opowiadał z tego, co się działo w sądzie, bo tym razem postępowanie jest objęte tajemnicą. To jest postępowanie niejawne i od razu tym wszystkim ludziom, którzy nie do końca wiedzą, jak to działa, to nie znaczy, że tutaj jakieś tajemnice państwowe są chronione. Po prostu postępowania z artykułu 212, 216 z natury rzeczy są objęte postępowaniem niejawnym, bo chodzi o ochronę osób, które uważają się za pokrzywdzone. W każdym razie cieszę się od ucha do ucha, tak w środku, w duszy, ponieważ, proszę Państwa, opuszczam to duże, potężne, stanowczo za duże dla mnie miasto, pełne zgiełku, pełne ludzi, pełne najważniejszych spraw. Miejsce wybrałem banalne, ale dzisiaj chciałbym trochę pogadać o budowlach, o symbolice i o tym, czego w Polsce się powinniśmy trzymać, a czego unikać, jakich argumentów używać, a jakich fałszywych tez strzec się i uciekać jak najdalej. No to też Pałac Kultury. No i jeszcze jestem szczęśliwy z jednego małego powodu. Udało mi się wybrać naprawdę, jak to mówił młodzież, fantastyczną miejscóweczkę. Może nie do końca będzie się wszystkim podobać, ale mnie się podoba bardzo, bo mogę w końcu przyklapnąć, usiąść. Praktycznie nikogo tu nie ma. To też mnie cieszy z uwagi na fakt, w jakim miejscu się znajdujemy. No i ten dzisiejszy odcinek to chyba pierwszy odcinek komfortowo w miarę nagrany w warunkach warszawskich. Proszę Państwa, Pałac Kultury i Nauki. Nie, co ja gadam. Tak, Pałac Młodzieży, Pałac Kultury i Nauki. Różnie się to realnie socjalistycznie nazywa i tak już pozostało. Na żywo, a nie jestem tutaj pierwszy raz, wygląda to 30 razy bardziej gorzej niż wygląda na rozmaitych zdjęciach. I tak jak ze wszystkich głupot, które wypowiadałem, pożal się Boże, były minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, można się tylko pośmiać, albo z takim odruchem fizycznym, niemal odruchem fizycznym jest komentować, tak z tą jedną tezą katońską się zgadzam. Mianowicie to powinno być zburzone. Nie przykryte prześcieradłem, nie pomalowane jakoś, no, na przykład w barwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tej organizacji, która tak cudownie pomaga, ratuje życia i bez której wszyscy byśmy poumierali, ale po prostu zrównane z ziemią. Argumentów na ten temat jest tysiąc, ale mój jeden jest podstawowy. Polityka suwerennego państwa i polityka wolnego narodu, nawet nie polityka, szerzej, życie, tradycja, tożsamość narodu powinna być wolna od wszelkiego rodzaju narzuconej symboliki, a to jest, proszę Państwa, gwałt. To jest gwałt, no zresztą to przypomina narzędzie, organ gwałtu poniekąd. Ta żywcem wzięta kopia z jakiejś stalinowskiej budowli, postawiona na cześć nowej, w cudzysłowie, rodzącej się socjalistycznej ojczyzny, no to jest, proszę Państwa, tak nie przystająca do prawdziwej narodowej symboliki rzecz, że jestem absolutnie zwolennikiem, aby to wszystko zaorać. Jasne, powiemy, że koszty, że nie wiadomo co tam jeszcze. Ja też sobie robię trochę koło pióra, jak mówił Stanisław Anioł, bo dla mnie to jest punkt orientacyjny, no ale odkąd w Warszawie, to powiem szczerze, że zawsze się kieruję na tą iglicę Pałacu Kultury, ale teraz mamy GPS-y, tak? Mapy Google, no więc nie jest nam potrzebny Pałac Kultury. Ale wracając do powagi, do poważnych argumentów, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co na przykład czuli powstańcy warszawscy, co czuli żołnierze niezłomni, co czuły rodziny ofiar, tak, tych prawdziwych warszawiaków, a nie przywiezionych nam tutaj gdzieś w kibitkach z różnych stron i najczęściej ze strony moskiewskiej, kiedy parę lat po wojnie, po okupacji, gdzie to miasto naprawdę przeżyło piekło, jak słyszę, że ktoś Warszawę porównuje do Mariupola czy do innego Siewier, tego Doniecka, to
no to mną trzęsie, chociaż nie jestem warszawiakiem i no, tak jak mówię, no bądźmy konsekwentni i szczerzy, nie przepadam za tym miastem z uwagi na to, jak jest to przytłaczające miejsce. No to proszę Państwa, taki symbol gwałtu na polskim narodzie, bo to jest symbol gwałtu na polskim narodzie, postawiony w środku miasta, w środku stolicy Polski, to jest symbolika tak wymowna, tak dobitna, tak przygnębiająca i tak poniżająca, że dla mnie to jest argument przeważający, dlaczego to coś powinno zniknąć i jeśli chodzi o koszty, to ja się chętnie dołożę nawet sporą sumką, tylko niech ktoś w końcu podejmie taką decyzję i zrobi to porządek, a prawdę mówiąc nie bardzo w to wierzę. Skoro teraz stworzyła się taka atmosfera, że znoszone są wszystkie skojarzenia z Rosją ciągle radziecką i wszystkie ruskie pomniki, co też jest skandalem, że dopiero teraz te krasnoarmiejskie monumenty są demontowane już tak ostatecznie, bo ustawa od dawna już obowiązuje i to powinno być dawno zrobiony porządek. Ja akurat pochodzę z miasta Chojnów, to jest miasteczko oddalone raptem 17 km od Małej Moskwy, czyli od Legnicy. No tam na środku rynku też było takie nie wiadomo co postawione, na szczęście już tego nie ma, no i przede wszystkim tam stacjonowała armia radziecka, bodajże 100 tysięcy Sowietów, bratnia armia, która miała nam pomagać. Proszę Państwa, jeśli będziemy pilnować naszej polskiej tożsamości, a przyjmować dary w postaci takiego obrzydliwego konia trojańskiego, związanego ściśle z jednym z najgorszych reżimów. Ja myślę, że jest wystarczająco dużo źródeł historycznych, dużo faktów, aby uznać komunizm za znacznie bardziej zabójczy, znacznie bardziej morderczy system, ustrój niż to, co robił Hitler. Chociaż Hitler oczywiście żadnych dobrych, ciekawych, mądrych i humanitarnych rzeczy nie robił. Dlatego też no, powiem Państwu, że jestem zdegustowany próbą ratowania tego miejsca, chociaż wiem, że mnóstwo ludzi racjonalnie myślących, Polaków, którzy naprawdę bardzo dobrze życzą Polsce, takie argumenty znajdują. I akurat do nich tych słów nie kieruję, bo to jest zwykła różnica zdań, bo też wiadomo, że każdy może wejść na piedestał, czy usiąść na murku i uważać się za największego Polaka, za największego patriotę, bo to jest najłatwiejsze. Także argumenty ze strony racjonalnych ludzi, naprawdę dobrze życzących Polsce, przyjmuję, choć kompletnie się z nimi nie zgadzam, ale przypominam, że najwięcej argumentów w obronie tego czegoś, no to mieli niestety spadkobiercy, tych, którzy zostali tutaj do nas przywiezieni na kibitkach. Polska, proszę Państwa, bez żadnych dodatków, żadna Polska ludowa, żadna socjalistyczna, żadna liberalna demokracja, po prostu Polska w najczystszej postaci, to jest coś, co jest wnioskiem z dzisiejszej polsko-chatowej pogadanki w ramach epilogu. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Proszę Państwa, wszystko wszystkim, ale wracam do biskupina. Stara, przygotuj wszystkie fanfary strażacką orkiestrę dętą. Wyganiaj kochanków z szafy. To ulubione powiedzenie mojej starej, jak ona gdzieś wyjeżdża, żebym schował kochankę, bo wraca, więc się rewanżuję, pozdrawiam. Za parę godzin powinienem być. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.